Cześć, witam w czytadle. Seria, spontaniczna seria o książkach. O książkach, które są dla mnie smaczne, dobre, pożywne, które mnie wzmacniają, które zmieniają mój umysł. Książki, które są ciekawe i które coś dają w życiu. I na dziś, ta-dam, taką książkę proponuję. Łączę światy. Michał Milka, rozmawia Dorota Bielska. Jest to książka, w której są wywiady. Dorota Bielska w fantastyczny sposób przeprowadza wywiady z Michałem Milką, z jego rodziną, z bliskimi, z ludźmi, z którymi jest związany. Książka jest bardzo poruszająca, wzrusza, uczy. Fantastyczna pozycja. Ktoś powiedział, że patrząc na tę okładkę, Michał jest trochę podobny do mnie, czy też ja do Michała bardziej. I bardzo mi to schlebia, bo człowiek ten ma w sobie coś takiego, co niezwykle mnie pociąga. Coś, co wykracza zupełnie poza normy społeczne. Ale o czym jest to książka? Jest to książka, po pierwsze, o człowieku, moim zdaniem, po pierwsze jest to książka o człowieku, który żyje z innymi w relacjach. Dla mnie jest to opowieść przede wszystkim o relacjach. O tym, jakie szczęście mogą dawać relacje, przeróżne relacje w naszym życiu. W drugiej kolejności dla mnie jest to książka o osobie z zespołem Downa i o tym, jak wygląda świat takiej osoby. Oczywiście każda osoba z zespołem Downa trochę inaczej funkcjonuje, ale moim zdaniem ten temat jest na drugim miejscu. On jest bardzo ważny, dzisiaj też społecznie jest poruszany. Serial Down the Road też wiele wniósł, w którym Michał uczestniczył. Książkę czyta się bardzo lekko, bardzo przyjemnie, do poduszki w sam raz. Jest jeden szczególny rozdział, który nazywa się Krótki poradnik dżentelmena. Moja żona, czytając tę książkę, czytała, leżała obok mnie i mówi: patrz, to jest to. On rozumie kobiety. Więc polecam w sposób sobie właściwy, jak to powiedział sam o sobie, niepoprawny romantyk, niepoprawnie romantycznie opisuje swoje podejście do kobiecości. W którymś momencie pisze, znaczy to było mówione, czyli mówił w wywiadzie, zostało to spisane: wierzę w kobiecość, wierzę w miłość. Także dżentelmen, polecam. Łączę światy. Myślę, że jeśli miałbym powiedzieć, w czym Michał Milka jest mistrzem, to moim zdaniem w rzeczach związanych z relacjami, właśnie z kompetencjami społecznymi. I niezwykle poruszający jest końcowy fragment. Pozwólcie, że wam przeczytam. Dorota pyta Michała: Michał, wygląda na to, że dotarliśmy do końca twojej opowieści. Czy miałbyś jakąś radę dla rodziców, którym właśnie urodziło się dziecko z zespołem Downa? Michał odpowiada: wiem, że mogą być problemy ze zdrowiem i w ogóle, ja to rozumiem. Mogę powiedzieć, że każdy z nas jest darem, od Boga. Bóg jest miłością. A ja bym powiedział rodzicom: kochajcie to dziecko, bo to dziecko jest takie jak wy. Może przyniesie wam coś dobrego, chociaż może mieć problemy zdrowotne, ale da wam radość. Ja radzę rodzicom: kochajcie swoje dzieci, choćby mają zespół Downa. To też jest coś wyjątkowego. Pokazujcie im swoją mądrość, a my będziemy przekazywać swoją mądrość od rodziców, bo mądrość rodziców idzie na dzieci, życiowa mądrość. Potem my chcemy robić to samo, co nasi rodzice. I każdemu trzeba iść w stronę miłości. To bym wam radził. To odwołanie do miłości na końcu tej książki jest bardzo piękne, ale jest w tym coś jeszcze. Jako społeczeństwo zwykliśmy myśleć o takich rzeczach jak zespół Downa czy inne zaburzenia rozwojowe z perspektywy negatywnej, z perspektywy braku. Oczywiście ten wymiar też istnieje i Michał jest go niezwykle świadomy. Mówi o tym, że mogą być problemy ze zdrowiem. W tej książce opowiada o swoich różnych problemach. Natomiast możemy też spojrzeć na zespół Downa od strony pozytywnej. To znaczy, to jest jakiś dar. Dar dla świata, dla nas wszystkich. I osoba Michała, i to, co wiąże się z tym,
co w świecie nazwaliśmy zespołem Downa. Być może właśnie dzięki temu takie osoby przynoszą nam na świat coś, czego nie mogą dać nam inne osoby. I z takim przesłaniem dzisiaj Was zostawiam. Bardzo polecam Łączę Światy, sam tytuł. Moim zdaniem to jest człowiek, który łączy światy i cały zespół ludzi wokół niego zebranych. Serial The Round i wszystko, co się dzieje, łączy światy przez relacje, przez bliskość, przez szczerość, przez czułość, przez bycie prawdziwym i autentycznym. Polecam.